Dzisiejszym gościem kanału Gminnego Ośrodka Kultury jest pan Felix Mikulski. Sport to zdrowie? Odpowiedź nasuwa się sama, ale jaki rodzaj aktywności pomoże nam wrócić do normalnego funkcjonowania po czasie pandemii, która obecnie panuje? Każdy dobiera sobie aktywność, jaką lubi i jaką mu się podoba. Tak? Ja biegam, jest to aktywność ogólnorozwojowa, biegam w miarę długie dystanse, to pozwala też na zachowanie dobrej kondycji, no przewietrzenie się, tak, przewietrzenie płuc, jest jakby ogólne rozwojowe dla zdrowia. A jak się zaczęła pana przygoda ze sportem? Czy był to start od podstaw, czy jednak sport i aktywność fizyczna uczestniczyła w pana życiu codziennym? Generalnie od sportu nigdy nie stroniłem. Zawsze jak była okazja, to uczestniczyłem w różnych grach sportowych. Natomiast biegać zacząłem dla zdrowia. Wcześniej sama myśl o biegach, zwłaszcza długodystansowych, powodowała, że byłem już zmęczony. Natomiast dla właśnie zdrowia zacząłem biegać. Najpierw z kolegą, który... Znaczy, samemu zacząć jest bardzo trudno. W związku z tym zacząłem biegać z kolegą, który już biegał wcześniej. I dzięki temu musiałem, jakby umówiliśmy się na bieg. W związku z tym trzeba było przebiec ten odcinek. Na początku było to bardzo męczące dla mnie, ale z czasem było coraz lepiej. I kiedy już wiedziałem, że sobie z odcinkami takimi poradzę, no zacząłem biegać sam. No, nie chciałem już angażować dłużej tego kolegi. Zacząłem tak biegać dla siebie, no ale człowiek jest leniwy z reguły. W związku z tym, żeby motywować się do ciągłego biegania, zacząłem się zapisywać na biegi właśnie tam 10 km, półmaratony, maratony, co powoduje, że mam cel w życiu do osiągnięcia, w związku z tym te biegi jakby łatwiej jest się motywować do biegania. I co jest tym celem? Czy powiększanie swoich możliwości, czy jednak rywalizacja i zdobywanie trofeów? W tej chwili dużo ludzi biega, jest dużo biegów organizowanych. I każdy organizator, chcąc przyciągnąć biegaczy do siebie, tworzą różne medale, ładne medale, jedne ładniejsze od drugich. I chcąc je zdobyć, no, po prostu trzeba biegać w tych biegach. Często jeden organizator robi taką grupę medali, które po złożeniu dają efekt jeszcze lepszy. No i to zachęca do biegania właśnie ciągłego w każdych biegach. A jak podium? Czy to też zachęca do tego, żeby stanąć na jak tak zwanym pudle i poczuć się lepiej, czy tutaj bardziej chodzi o coś innego? Znaczy, żeby stanąć na podium, to trzeba ćwiczyć dużo więcej. Ja to robię dla zdrowia i w zasadzie to ewentualnie poprawiam swój czas, tak, żeby coraz lepszy czas uzyskać na biegu, natomiast nie myślę o podium, bo intensywne treningi mogą prowadzić do kontuzji. Jak zacząłem biegać, zacząłem jakby zintensyfikować swoje biegi, no to pojawiały się problemy z kolanem, miałem przerwy w bieganiu. Jak miałem problemy z kolanem, pojechałem do lekarza, najpierw do ogólnego, na skierowanie, to pani powiedziała, że nie biegać. Poszedłem do ortopedy, on powiedział, biegać. Zrobiłem prześwietlenie, okazało się, że nic nie widać, czyli jakichś żadnych uszczerbków nie ma w kolanie. Jest to kwestia, no, nie wiadomo czego, tak? W związku z tym wiedziałem, że kolano działa prawidłowo i pobiegłem maraton w Krakowie. No i na początku bolało lewe kolano, później drugie kolano bolało, później z powrotem wróciło, ale mając jakby informację od lekarza, że nic tam nie ma takiego, co mogłoby mi zaszkodzić, pokonałem ten ból. No i pokonałem, to był mój pierwszy maraton, więc dużo mamy w naszej głowie i organizm broni się przed wysiłkiem, dlatego trzeba by też pokonać samego siebie. A właśnie jeszcze a propos maratonu i takich biegów długodystansowych, bo tak naprawdę wychodząc i stwarzając sobie możliwość aktywności fizycznej, wystarczy założyć wygodne buty, spodenki, koszulkę. Jednak wiem, że mój kolega nawet przekonał się, startując w pierwszym swoim półmaratonie, że to nie jest wcale takie proste, że trzeba się naprawdę specjalnie przygotować, że ten strój też musi być odpowiedni, nawet odpowiednie skarpetki,
Czy taką wiedzę Pan posiadał, startując pierwszy raz? Czy miał Pan jakieś przygody jednak, które dały trochę nauczki na przyszłość? Znaczy, najważniejsze są odpowiednie buty. Już na te biegi długodystansowe kupiłem sobie dobre buty, w związku z tym nie miałem takich problemów. Natomiast pierwszy maraton, nie wiedziałem za dużo o suplementacji i o odżywianiu w trakcie, w związku z tym do 35 kilometr jeszcze miałem energię, że sobie spokojnie biegłem, natomiast później zaczęły się problemy skurcze i trudności z pokonaniem tego dystansu. Natomiast jeszcze miałem sporo czasu jakby limitowanego na pokonanie, to sobie z tym poradziłem. A już najlepiej tak niedaleko przed metą, kilka kilometrów, tam 3 kilometry przed metą, ktoś wywołał moje imię, powiedział, że dasz radę, tak? To dało mi energii, że dobiegłem do tej mety. Biegi długodystansowe wymagają właśnie dożywiania w trakcie biegu i to jest dość istotne, żeby jakby rozpoznać, jak organizm reaguje na różne suplementy, bo nie każdy pasuje dla każdego, w związku z tym to jest kwestia sprawdzenia i dobrania sobie odpowiednio, żeby po prostu ten bieg łagodnie organizm zniósł. Natomiast co do półmaratonów, tutaj jakby jest ten czas około tam 2 godzin, czy tam niewiele więcej. Można to przebiec jakby bez suplementacji. Natomiast na pewno wcześniej się trzeba przygotować odpowiednio, żeby po prostu pokonać ten dystans. Mówimy tutaj o bieganiu i rozmawiamy właśnie z Panem jako osoby, która ma doświadczenie z biegami długodystansowymi i czas, który Pan już poświęca na trenowanie. Też możemy mówić o tym, że jest Pan doświadczony, ale co by Pan poradził tak na zakończenie osobom, które po kwarantannie wyjdą z domu i jednak zechcą zadbać o swoje zdrowie, a niekoniecznie mieli okazję obcować ze sportem i z przyrodą w formie aktywności fizycznej? Jak powinni zacząć? Jak dozować ten sport, żeby nie zaszkodzić sobie? Dla ludzi, którzy jakby nie uprawiają sportu, to najlepiej jest zacząć od spacerów. Krótsze, później coraz dłuższe, najpierw wolniej, później można coraz szybciej. No i pytanie, czy oni chcą jakby biegać, czy nie. Bo jeżeli nie chcą biegać, chcą tylko wrócić do takiej aktywności fizycznej, to spacery czy tam Nordic Walking są wystarczające. Natomiast jeżeli chcą biegać, no to też właśnie trzeba zacząć od spacerków. Później jakby przeplatać spacer z biegiem, taką sobie zrobić mieszankę, tak powiem, no i później zacząć biegać. Kwestia biegania wysiłku, to jakby trzeba zachować odpowiednie parametry, tak żeby można było normalnie oddychać, bo jak zbyt intensywnie biegniemy, w końcu tracimy oddech i organizm, że tak powiem, wyłącza się, nie pozwala na bieg. Więc w związku z tym trzeba zachować taki, że tak powiem, poziom wysiłku, żeby cały czas oddech normalnie funkcjonował, żeby było można normalnie rozmawiać. Tak? Na początku ten bieg będzie bardzo wolny, ale z czasem jakby ćwiczeń, tak, kondycja się wyrobi i przy tym samym parametrach oddechu będzie można już szybciej biegać. I co Pan jeszcze chciał powiedzieć naszym widzom na zakończenie? Na zakończenie, tak. Jest przykaz siedzenia w domu, ale to związany z tym, żeby nie powodować sytuacji zagrażających dla innych osób. Tylko mamy możliwość biegania, czy tam jakby korzystania z obszarów leśnych, więc należy z tego korzystać. Jest to przynajmniej w gminie Przywidz duży obszar. Jednocześnie należy pamiętać, że jest bardzo sucho i nie wolno stwarzać żadnego zagrożenia, bo każde źródło ognia może przerodzić się w pożar przy tak suchym podłożu. W związku z tym nie palić, idąc do lasu, po prostu wszystkie używki zostawić w domu i jakby z głową korzystać z tego, co nam daje przyroda, żeby to zachować też dla pokoleń. Tak? No a pogoda jest jaka jest, nie mamy deszczu i nie zapowiada się, że będzie. W związku z tym korzystajmy z lasu, ale też dbajmy. Czyli korzystajmy z głową, dbajmy o siebie, dbajmy o przyrodę. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym Państwa gościem był Pan Felix Mikulski. Dziękuję.